Halo? Dzień dobry moi mili, witajcie, czwórka z tej strony i witam was serdecznie. No właśnie, gdzie? Rozdzielczość dziwna, grafika nie dzisiejsza, nie wygląda to na produkcję indie, a to był mój kot jakby co, chciał się przywitać, też chciał powiedzieć dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj mamy trochę taką podróż w przeszłość, taki moment bardziej na rozmyślanie, w co grałam, jak byłam mniejsza. Ach, akurat dopiero zaczęłam, że tak powiem, przygodę. Znaczy, ja w Zanzarach bardzo dawno, dawno temu grałam, bo to jest Zanzarach. I Zanzarach był bardzo śmieszną grą, to znaczy moim zdaniem bardzo ciekawą, grywalną. Zobaczcie, tutaj idzie elf. Elf ma ze sobą wróżkę. Jak on ze mną pogada, albo ja z nim, to on mi powie, że bez wróżki to tak trochę niebezpiecznie będzie mi iść i że lepiej nie iść dalej bez wróżki ze sobą i że nie dojdę do stolicy tej dziwnej krainy, jeżeli nie będę mieć ze sobą wróżki. Przypomina wam to coś? No czekajcie, pójdziemy dalej. Słuchajcie, się w Zanzarach zagrywałam. Pamiętam, pokazałam też tą grę mojej siostrze, ona też się w nią zagrała wtedy, że tak powiem. Ja szukam gościa, który się nazywa Rufus. Czy ty jesteś Rufus? Ty jesteś elf. To nie ta sprawa. I można powiedzieć, że byliśmy... To jest chyba w takim razie karczma? Miejmy nadzieję, że tak. Dobra. I nawet teraz, jak o tym pomyślałam, to pomyślałam sobie, kurczę, przecież ja na tamte czasy to ja nawet nie czytałam tyle angielskiego, więc ja pewnie nie wiedziałam do końca to, o co w tej grze chodzi. To jest Rufus. Rufusa szukamy. I teraz, co Rufus zrobi? No, w ogóle, jak zostaliśmy sprowadzeni do tej dziwnej krainy przez dziwną przypowiednię z dziwnym zielonym ludzikiem, który dał nam dziwne pudełko, które my otworzyliśmy, znaleźliśmy tam runę. O, pokażę wam runę. Nie, to nie tu, to przepraszam bardzo. Back. Tu. O, właśnie, jest runa. Tą runę dostaliśmy, jej użyliśmy i znaleźliśmy się gdzieś tutaj. Nie pokazywałam wam samego początku, bo on nie jest ciekawy. Natomiast ciekawi mnie, jak zareagujecie na to. Oto jest Rufus i pogadamy sobie z Rufusem. On się dziwi, co za kreaturą jesteśmy. Ja mówię, że jestem człowiekiem i generalnie Rufus jest masterem wróżek. I jakby wam to wytłumaczyć. On dochodzi szybko do wniosku, że my potrzebujemy własnej wróżki. Okej. Musimy iść do jego domu. Okej, dobra, pójdziemy. Mamy klucz do Rufusa domu i tam pójdziemy. Troszeczkę gra mi przycina, ale wiecie, ona jest totalnie niedostosowana do tego komputera, więc ja się nie dziwię. Gdzie jest Rufusa dom? To czy nie jest to? Chyba. To jest chyba to, bo mamy dodatkowy filmik. Przepraszam, mnie całkowicie pamięć zawodzi. A jest to dla mnie taka ciekawostka, że strasznie chciałam wam pokazać. I teraz zobaczcie. To są wróżki. Teraz mamy wróżkę, która odpowiada za jakby naturę. To jest nature. Czy ja chcę tą wróżkę? No nie wiem, zobaczmy na resztę. Tu jest wróżka, ona jest słodka dosyć. To jest wróżka... Water Fairy. I... bardzo trudne do złapania dla początkujących. Całkiem niezła w pojedynkach, bla bla bla. A tu jest... kamienna wróżka! No dobra. Ją też możemy sobie wybrać jako kompaniona. Teraz pytanie, kogo ja chcę. Ja chyba zawsze lubiłam tą wróżkę... Zabiorę tutaj runę. Zawsze lubiłam wróżkę tą... tą wodną. Okej, okay, next, tak, jest, bierzemy. To jest teraz moja wróżka, Tadana. Tadana jest dosyć słodka, wygląda jak latający żółwik. I tak, teraz jak się pewnie spodziewacie, na świecie są dzikie wróżki, które można łapać, które można trenować i z którymi można... i które potem się spotyka ludzi, którzy też mają wróżki, się z nimi walczy i to jest... cała fabuła tej gry, znaczy właśnie cała akcja, bo fabuła jest troszeczkę więcej, tam jest jakaś plaga, jakieś źli, jacyś dobrzy i tak dalej, i tak dalej. Ale powiedzcie, że to nie wygląda znajomo. To są taki trochę odpowiednik Pokémonów, znaczy nie odpowiednik, to po prostu bazuje bardzo mocno na pomyśle Pokémonów.
Teraz zobaczmy, czy ja dojdę do tego momentu, gdzie będziemy walczyć. No fajnie, fajnie. Oni trochę tak mówią, jakby trochę po francusku czy coś. Generalnie cieszą się na moja... czy ja wiem, jak walczyć? Nie, a możesz mi pokazać? Mogę... O, mogę nosić 5 wróżek w tym samym momencie. W mojej wróżkotorbie. Jeżeli mnie ktoś zaatakuje, to wróżki będą dla mnie tańczyć. Boże, tańczyć. Czwórka, co ty masz na myśli? Będą dla mnie walczyć. I teraz będziemy się uczyć chyba, jak się walczy. Wróżki mają tam różne zaklęcia, mają pasywne, ofensywne, mogą latać, o ile mamy energię. Z tego co pamiętam. Okej. Nie, nie musisz. Okej. Chyba mam teraz znaleźć jego dom. Oczywiście przyszedł mój kot i mój kot postanowił mi się podczas tej gry położyć na ręce. Mamy mapę, fajnie. Mapa nam pokazuje kawałek. Mamy pewnie pójść tam, gdzie jest ten mega fajny znacznik. No i idziemy. I generalnie mam nadzieję, że coś nas zaatakuje, żeby wam pokazać, jak wróżki walczą. Bo strasznie mi się zawsze podobało to, w jaki sposób wróżki walczą. One były... było to dla mnie trochę ciekawsze niż to, jak Pokémony walczyły. Chociaż ja oczywiście byłam wielką fanką Pokémonów. Z tego co pamiętam, z tych gości się łapało chyba? Ale chyba nie mam... A! Okej, okay, coś mnie zaatakowało. To jest wróżka Wargot, level 3. Żeby łapać inne wróżki... O, tak ona wygląda. Tak wygląda moja wróżka. Żeby łapać inne wróżki, powinna mieć jakieś specjalne wróżko... nie bomby. Wróżko piłki. No, tak jak pokebole są. I teraz, jak wróżki... Oj kurde, nie pamiętam, jak się latało. A, prawy, dobra. Wróżki latają prawym, a potem szczylają. Żeby szczylić, musimy... O! Musimy załadować energię. Ała, to nas zabije, bo ja jestem totalnym nobem w tym momencie. Ale taki quake z tego wychodził. A, teraz tak, nie mamy energii, bo się zielony bar skończył. I teraz mi ta gra strasznie tutaj przycina. Im więcej oczywiście, im dłużej ładujemy, tym lepiej, chociaż... A, ja mam teraz straszne trudności, żeby... Fakt. No i przegram to, jak nic. Z Wargotem level 3. Auć. No, moja wróżka, jak widać, ma tylko jedno zaklęcie. O, i właśnie zginęła. You have been defeated. Oh, no. You have lost all fairies. Czy to oznacza, że moja wróżka teraz już jest uleczona? Tak, teraz już jest uleczona. Czekajcie, to ja sobie zmienię... zmienię sobie to, jak bardzo mam... myszkę czułą. Zwiększę smoothing, cokolwiek to oznacza. Tak. Teraz mam nadzieję, że będzie lepiej, jak nas jakiś Wargot zaatakuje. Generalnie jest tak, że jak się podchodzi do drzew, albo podchodzi się do... O, Blumella nas zaatakowała. Pamiętam te wróżki. Blumella była spoko. Tak, taka Snow White. O, to noż Tontona. A to Snow White. Dobra, mam nadzieję, że tym razem pójdzie lepiej. A ja cały czas próbuję spacją skakać, a to nie ta sprawa. No gdzie jest ta wróżka? Już mnie dorwała, cholera? No chodź tu. Jezu, dziewczyna mnie bije. Przecież to chyba dla mnie nie jest aż takie straszne. Dobra, muszę trochę więcej załadować energii. Ej, skąd ona mnie dorwała? No to atakowała przez ten. Mój Boże. No dobra, tak czy inaczej, tak wyglądało Zanzarach. I w ten sposób, kiedy jeszcze to płynniej działało, bo oczywiście, że na starych komputerach to działało 40 razy bardziej płynnie. Ja sobie tak przebiegnę, żeby za żadna Blumella mnie nie zaatakowała. Zabiorę sobie monetki. To było wspaniałe doświadczenie. Po prostu tak mi się to podobało. I tak się w to masakrycznie zagrywałam, że jest mi teraz
strasznie wstyd, że nie jestem w stanie Blumelli na poziomie 3 pokonać, a to jest Lucius albo inne cholerstwo. Chwilę się tylduje. A human in a world. Bla bla, next. O nie! To oznacza, że będziemy walczyć? Stary, ale... I on ma dwie wróżki. I teraz to jest tak, że te dwie wróżki mogą być naraz. Nie jest powiedziane, że to będzie jedna po drugiej. Dobra. Świetne rozpoczęcie, czwórka. Ruszaj się! Strofuj! Aaa! Zabiliśmy wróżkę! No nieprawdopodobne. Dobra, i teraz będzie ta druga. To jest ta, która nas tak cholernie pokonała ostatnio. Ale już jest lepiej, już jest lepiej, już jest... Aż cholera! Giń! Giń! Jak widzicie, celowanie jest dosyć uproszczone. Udało się tym razem. Super. Sterowanie jest trochę uproszczone, a żeby się wydostać, to chyba trzeba tutaj, tak. Trzeba dolecieć do tego szybko. No i podczas walk nasze stworki levelują, dostają nowe statystyki, przez co dostają też nowe ataki i tak dalej, i tak dalej. I potem co się dzieje? Tak, stworki ewoluują. Oczywiście, że muszą ewoluować, to znaczy nie są stworki, to są wróżki. Czwórka, ty się nie znasz, ty nic nie wiesz, ty Johnny Snow. No, generalnie chciałam wam to pokazać. I się zapytać, czy ktokolwiek z was grał w Zanzarach, bo dla mnie... Ja przeglądałam sobie ostatnio Steam, tak sobie pomyślałam, Boże, ciekawe, czy umieścili tu taką starą gierkę, która się nazywa Zanzarach. I faktycznie jest. Proszę, oto jest Zanzarach. Ona ma tantanę, taką samą jak my. O, Korgot level 10 mnie zaatakował. I nie mam szans. Nie mam szans, bo ja jestem level 10. To teoretycznie miałabym szansę, ale to jest wróżka. I teraz wchodzimy w takie pokemonowe zawiłości. To jest wróżka typu leśnego. To oznacza, że moja wróżka nie ma z nią szans, bo jestem wodą. No i dupa. No i tyle było. Dobrze żarło, a czy zdechło? No ty... No i skąd on niby mnie tutaj... Czy ktoś widzi skąd ja... O, tu jesteś, cholero. Dobra, rozumiem. Dobra, daliśmy. Mam wrażenie, że czasem te strzały przechodzą tak po prostu sobie przez ten... Jakbyśmy tego Gorgota zarąb... A, ja wiem! Jezus Maria, ale ze mnie głupi człowiek. Słuchajcie, to jest tak, że jeżeli ja za długo będę trzymać przycisk ładowania, to wtedy ten strzał, który powinien pójść na wróżkę, to idzie we mnie. No, przecież to oczywiste. Znowu zły klawisz, przepraszam. Teraz, a czy ja mogę to wrzucić jakoś tak, żeby używać tego podczas... A, tutaj są zaklęcia. Nie, no to tylko tyle. Tantana ma 40... Tadana. Tantana brzmi lepiej. Idziemy jeszcze raz, bo może nam się uda. I tam jest pokeball, to znaczy tam jest wróżka ball, tam jest piłko wróżka, w sensie piłka na wróżkę. Co tam elf mówi? No hello, ale nie będziemy walczyć? Nie, super. No i Corgot level 10, jak widać, nam nie odpuszcza. Próbujemy jeszcze raz, ale tym razem będę pamiętać. O, ale przycina. Proszę, jaki szczył nam tu wyszedł. Normalnie. Bang. Ja pamiętam, że bardzo chciałam mieć wróżkę ognia i jak już miałam wróżkę ognia, to wtedy się to tak strasznie skomplikowało, że level... Znaczy, że gra była w jakimś levelu typu góry. Dobra, daliśmy mu nieźle. No, bo musimy to wygrać. I wtedy... Ja zawsze nie wiedziałam, co dalej zrobić. Trochę głupio mi było mojej siostry py... No nie, przegraliśmy! To przez to, że wam tyle mówię. Nie przez to, że nie umiem grać. To przez to, że się nie skupiam na grze. Możemy wrócić gdzieś wcześniej. I jeszcze polewelować naszą wróżkę. No ja wiem, że ja... Tak, wiem. Czekajcie, wrócimy tam, gdzie żeśmy nie walczyli z innymi wróżkami i zabijemy wróżki, które są u nas słabsze. O, ten Worgot level 3. Tego zabijemy.
ostatnio złoił nam tyłki, ale... Ale wtedy nie wiedzieliśmy, jak się gra. A, masz! Cholera. Bęk. Wiesz, no, na tamte czasy to było tak, że te pojedynki to były no mega, no po prostu to było takie szybkie, takie wręcz Quake'a przypominało, że człowiek po prostu mógł się w tym zakochać. Teraz to oczywiście trochę trąci myszką, no ale... co mamy z tym zrobić? A to Dana. Jest już na levelu 11. Dostaliśmy sobie pieniążki. Pieniążki są oczywiście potem potrzebne, żeby kupować przeróżne ulepszenia, pokę, wróżka, bale i inne przeróżne rzeczy. Tych małych gryzoni i różne zwierzątka, to je się łapie z tego, co pamiętam. I wtedy one coś dają. Do takiej torby specjalnej się łapie. Wiesz, czwórka próbuje sobie przypomnieć, jak to było, kiedy była małą czwórką i kiedy w to grała. Jednak trochę nie daje rady. Dobra, czekajcie. Sowę można o coś zapytać. Sowa ma dużo informacji. A więc spróbujemy, mając jeden level wyżej, jeszcze raz pokonać tego Corgota. O! Patrzcie. Healing potion, a tu? No i 8 monetek. Jesteśmy bogaci, wielcy. Podejdziemy sobie do kamienia, bo czasem z kamieni wylatują te wróżki kamienne, które teoretycznie łatwo byłoby nam teraz pokonać, ale nie mamy takiego szczęścia. Więc teraz tak, jesteśmy znowu w tym miejscu. Ja mam taki plan, żeby zanim pójdę tam, to zobaczyć, co jest tu. Bo jak znowu przegram, to już nie chcę zaczynać po raz kolejny z tego samego miejsca. No, Worgot level 3. No to Worgota level 3 to pojedziemy. Bez problemu. Bang. No i gdzie ta cholera? Pamiętać, nie zrobić sobie krzywdy własnymi zaklęciami. Bang, panie Worg... No, stary! To nie może być tak, że mi się chowasz za bardzo. Z tego co pamiętam, ułatwieniem to jest takim, że ta wróżka się od razu po każdej walce leczy. Albo może tak jest na początku, albo może wcale tak nie jest, tylko mi się źle pamięta. No i teraz będziemy wychodzić. Jest też możliwość ucieknięcia z walki, to właśnie wtedy, kiedy wróżka tam wleci w ten portal piękny po środku. Cała zabawa w ogóle polega na tym, że kiedyś tutaj wszystkim się w tym świecie świetnie żyło i wróżki wszystkim pomagały i były takie super przydatne i tak dalej. Natomiast w pewnym momencie ich życia weszła jakaś plaga, wróżki zrobiły się dzikie i teraz wszystkich atakują, no i życie teraz stało się tutaj beznadziejne. No i oczywiście przepowiednia mówi, że przyjdzie sobie Hiros, który złoi skórę Worgotowi na levelu 3 i odzyska ten porządek, tą harmonię. No, ale ścinka. I to teoretycznie jesteśmy my. To jest w ogóle śmieszne, bo to jest jedna z pierwszych gier, którą pamiętam, oprócz Lara Croft, Tomb Raider, że miała bohaterkę kobietę. Nadal nie jest tak, że tych gier z bohaterami kobiecymi jest jakoś super dużo. To jest straszne auto, aim, tak swoją drogą. Teraz jak na to patrzę, to mogę... Co ja się stresowałam na początku, że ja w niego nie trafię, skoro ja nie muszę w niego trafiać, a to i tak trafi? Nie wiem. Dobra, leczymy. Bang. A! O! No i widzicie, ale głupotę zrobiłam. Bo... jakby uciekłam. On mnie nie zaliczył walki. No ale dobra. Więc tak, idziemy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie już teraz zebrać pokebola. Czy jesteśmy godni, czy nie. O, tu jest jeszcze jedna torebka. Herbsy. Dobra. Więc proszę Państwa, ostatni pojedynek. Korgot level 10 versus Tadana level... Okej, okay, Korgot level taki sam jak my. To jest prostsze zdanie. Ten stworek będzie miał zawsze pewnie ten sam level co my. Co oznacza, że ni chuja nie mam, nie wiem jak go pokonać.
miałam many. Więc nie. Nie, 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 to nie jest tak. To nie jest tak. Wróżki się nie leczą. To tylko była moja dziwna... bez kitu. Korgot level 9. Czy to znaczy, że teraz my też mamy level 9? To taka zabawa? Mnie też spadło do... O nie, jest na 11. A, gra się na mnie... Okej, gdzie jest mana? Widzicie, ja nie pamiętam takich rzeczy, a próbuję pokazać wam tą grę, to jest... Jestem okropnym człowiekiem, przepraszam. Ale po prostu zainstalowałam ją i stwierdziłam, nie no, muszę na kanał to nagrać, bo to jest po prostu zarąbiste. I nadal uważam, że to jest zarąbista gra i... Aha, bo tutaj widzę przy tym... Przy samej... ikonce zaklęcia... Aha. Gościu, bo wiesz co, ja mam po prostu mało zaklęcia do wykorzystania, więc ty się musisz poddać albo zginąć. Najlepiej zginąć, gdyż inaczej, ależ ponieważ ja przegram przez to, że skończy mi się mana i zacznę czerpać z życia. Gin! Gin! Jesteś tak blisko, by zginąć! Mógłbyś tak zginąć sobie i będziemy wszyscy szczęśliwi, proszę! No już! Ale oczywiście gra musiała mi dać najpierw fory. Nie wchodzić w portal, nie wchodzić w portal, nie wchodzić w portal. Mam wygrać tak po prostu. Dobra. Ha, ha! Dałam radę. I tam bodajże nawet te stworki, powiem wam szczerze, one levelują i pojawiają się dalej. W momencie, no, pojawiają się dalej. Levelują. Ewoluują i pojawiają się jako kolejne swoje postacie. W momencie, kiedy... w takich podobnych levelach, kiedy to Pokémony podstawowe levelowały, bo pamiętam, że tam Pokémony tak około 17 levelu i tym podobne. Czekajcie, może uda nam się w takim razie, skoro mamy już wróżko, piłeczkę, coś złapać. A, czekajcie, w takim razie tak, skoro ja już wiem, że to małe cholerstwo tutaj... Masz, o, tu jest mana. Faktycznie po walce trzeba zwierzaki jednak uzdrawiać. Czwórka. Po 20 latach to zauważyła. Tada! No cóż, no wiecie, każdemu może się zdarzyć. Wiecie, rozumiecie. Byliśmy tutaj? Nie, tutaj jeszcze nie byliśmy chyba. To zobaczymy, czy jestem w stanie złapać Wurgota level 3. No i teraz tak, jak ja mam to zrobić teoretycznie? No najpierw na pewno trzeba go jakoś tak osłabić, bo to normalne w tych grach, zawsze tak było. Panie Wurgot! Panie Wurgot! Tak. Capture the fairy. A jak? Ale jak? Ale ja mam... Co ja mam zrobić? Aha! A, trzeba po prostu dogonić. Zabawa w berka. Rozumiem, dobra. Czyli zamiast rzucania jakiejś... rzucania... piłeczki? Czy tam pokebola? Czy tam ferybola? Feryball to brzmi trochę jak płyn do myczenia naczyń zamknięty w okrągłym opakowaniu. To zamiast tego po prostu gonimy wróżkę i próbujemy się na nią wpierdzielić taranem. No dobra, i teraz ja ją złapię, tak? No i powiedzcie mi, że to nie wygląda jak Pokémony. Wygląda i to strasznie. No, więc przedstawiłam wam Zanzarach. To jest takie wspomnienie. Historii tutaj dobrze nie pamiętam. No powiem wam szczerze, tak jak mówiłam, nie do końca dobrze jeszcze rozkminiałam angielski. I nie wiem, o czym to było. Wiem, że były stworki, wiem, że się łapało, wiem, że można było walczyć, wiem, że były ewolucje. Wiem, że były różne stworki w różnych rodzajach, wiem, że te małe skurczybyczki się łapało też do torby, żeby było śmieszniej. O! Wezbat nas zaatakował. I to jest wróżka z kamienia, więc to ona będzie bardzo szybka. Ja Wezbaty bardzo lubiłam, z tego co pamiętam. Widzicie? Coś pamiętam. A, ona tam na górze poleciała. Dobra, Wezbat. Wybaczcie, że to tak zacina, ale to naprawdę nie jest grana... tego kompa.
Jak widzicie, wróżka jak jest kamienna i do tego nisko levelowa, nie stanowi większego problemu. Ale mimo tego, że ja tej gry nie do końca rozumiałam, mimo że nie potrafiłam do końca powiedzieć, o czym jest i dlaczego ona taka jest, to jednak sprawiała mi ona strasznie dużo frajdy i zawsze wracałam do niej, no tak, dosyć ciepłymi wspomnieniami. Szczególnie podobał mi się soundtrack, który może tutaj nie jest dla was... No, Forgot, ja chciałam tak po prostu już zakończyć ten filmik. Ja już nie chcę się bić. Serio. Więc może tego teraz tak nie słychać, bo jesteśmy w takiej podstawowej lokacji, gdzie... Kurde! No i co? I dupa. Gdzie nie ma żadnych fajnych muzyczek, ale w miastach były bardzo ładne muzyczki. Gra miała świetną oprawę muzyczną i do tej pory, jeżeli gdzieś czytam komentarze na temat Zanzarachu, to wszyscy ją zachwalają. Na tamte czasy wyglądała też świetnie. Więc to było jedno wielkie wow, które o dziwo nie było jakoś super bardzo znane. I co z kimś rozmawiam, to jak pytam, ty, a znasz Zanzarach, to ma takie... Co to kurna jest Zanzarach? No więc to jest Zanzarach. Powiedzcie, co o tym myślicie. Jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli chcecie sobie zrobić taki eksperyment i w to zagrać, to tam to chyba kosztuje teraz około 7 euro na Steamie. Nie wiem, no, ja polecam, ja sobie chyba przejdę, bo jestem pewna, że teraz jako człowiek dorosły jestem w stanie przejść ten górski level. No ja się po prostu gubiłam, nie wiedziałam, gdzie przejść dalej. A to jest fajne. Już mi się podoba znowu. Złapiemy wróżki i będziemy najlepszym trenerem na świecie i pokonamy ligę Pokemonów i tak dalej. Tak, właśnie. Więc to tyle. Dajcie znać, co myślicie o Zanzarach. Bardzo was przepraszam, że to jest w tak słabej jakości i w tak dziwnych proporcjach, no ale rozumiecie, wiecie, to stara gra, więc nie mam zbytnio co z tym zrobić. No, i tak na koniec. Jeżeli macie jakieś starsze gry, które też super wspominacie, a też jakoś zostały zapomniane przez świat, to dajcie znać, podzielcie się, może ktoś będzie chciał sobie sprawdzić. Ja na przykład bardzo lubię wracać do starszych gier i dlatego też stworzono ten materiał. No dobra, to trzymajcie się. Czwórka bez odbioru.